Nagrodę Gimna, czyli drugą próbę przygotowawczą do nagrody Derby. W tamtej gonitwie o nagrodę Soliny startowały klacze. Wiem o nagrodę Gimna wystartują ogiery i klacze. Gimno to, proszę Państwa, stadnina, gdzie profesjonalną hodowlę koni Bukwi rozpoczął Józef Hrabia Nierżyński. Natomiast hodowlę zarodową koni pełnej krwi rozpoczęto w 1916 roku. W 1945 roku utworzono państwową stadninę koni, która istniała do 1992 roku. W latach 1992-1995 nastąpił teraz Gran Premio del Jockey Club Italiano Mediolanie. W 1980 roku było tylko 8 koni, w tym właśnie Pavime, które wygrały więcej niż jedną gonitwę pierwszej grupy Pattern Race, czyli najważniejszych i najwyżej dotowanych koni w Europie. W stadninie przyszła na świat Pery, zwycięzcy Derby, także wspaniałe ogiery jak Kipiasz, klacze Sekwoja, Smuszka, Oczeret, Isos, Depresja, Chłosta, Cięciwa, Trypoli, Dzierżan, Dogmat, Bukinista, Strefa, Sotnia, Brzaz czy Galera. I właśnie o nagrodę stadniny koni Gimno odbędzie się gonitwa szósta. Ostatnia próba przez Derby. 9 koni na starcie z jedynką Sadak, dwójką Rosana Beach, trójką Predator, czwórką Atlan. Numerem 5 Grigsfield, 6 Soprantamo, 7 Modraszek, 8 Wilgarką. Numerem 1 Sadak to bardzo ciekawy pochodzeniowo koń urodzony we Francji. W ubiegłym roku startował 4 razy, raz wygrał, w tym roku raz startował w wyścigu drugiej grupy i zwyciężył. Trenerem jest Maciej Janikowski, a konia dosiada jockey Marek Brzezina. Z numerem 3 Predator, kolejny koń przygotowywany do startu przez Macieja Nikolskiego w siodle jockey Wacław Janaczek. Predator w ubiegłym roku wygrał dwie gonitwy, w tym gonitwę o nagrodę Nemana. W tym roku biegał w gonitwie o nagrodę Rulera, gdzie zajął drugie miejsce, przegrywając 1¼ długość do Modraszka, ale to było na dystansie 1600 metrów. Numerem 4 pobiegnie Atlant, urodzony w Stanach Zjednoczonych. Koń trenowany przez Andrzeja Wańskiego. Wilgar Koń w tym roku startował 2 razy, był 6 w 3 grupie, a później też niespodziewanie wygrał gonitwę grupy również 3.
Teraz czas na klaczki z numerem drugim Rosana Fi, trenowana przez Adama Dudzyka, światokandydat kokejski Andrzej Mazurkiewicz. Rosana w tym roku startowała dwa razy. Szóste miejsce w gonitwie pierwszej grupy i pierwsze miejsce w gonitwie trzeciej grupy. Ciekawą klaczą jest Dudzy, trenowana przez Andrzeja Walickiego, siodle jockey Anton Turgajew, to klacza oznaczona numerem 5. W ubiegłym roku dwa zwycięstwa, między innymi zbiegła nagrodę Oporty. W tym roku trzecia w gonitwie o nagrodę Strzegomia, 17,5 długości za Modraszkiem, 9,5 za Gerladem, ale wygrała gonitwę o nagrodę wiosenną na 1600 metrów, czyli gonitwę z kobyłkami. Trawy było jej dać. Dobra, daj jej spokój. Daj spokój, biedne na koniowie. Spokój. To jest moja ulubiona.
Zapraszamy wszystkich miłośników wyścigów konnych w okolice Patelku. Tam rozpoczyna się dekoracja zwycięzcy nagrody Inna w Żykówku. Tę gonitwę wygrała Krzewnia Klacz Bliskiej, hodowli irlandzkiej, własność Lenny Stad. Jej trenerem jest Andrzej Walicki, a dosiadał jej jockey Anton Tugajew. Zwycięską klacz wygrała pani Anna Nowacka i pan Maciej Jasecki. W towarzystwie pani Agnieszki Marczuk, przewodniczącej Rady Polskiego Wyścigu Konnych, i pana Felicja Klimczaka, prezesa Polskiego Klubu Wyścigu Konnych. Serdecznie gratulujemy zwycięstwo. Pamiątkowa szarfa, jockey i za chwilę Sierpa Grycki, córka Hajcza Maralla, podwójnego derbisty angielskiego i irlandzkiego, zwycięża w polskiej nagrodzie Inna. Będzie mocno liczona w derby. Panika i weź koło, dobrze? Teraz będzie farba, bo już nie ma czasu. Zrobimy w koło rundkę, przyjdziemy się. Iść, tak, a my pójdziemy z tyłu. Nie? Informacja od sędziego przy wadze, że w gonitwie dziewiątej konia numer 1 opiera kudrat, będzie dosiadał jockey Tomasz Lukaszek. Waga bez zmian. Proszę Państwa, przeczytam orzeczenie Komisji Technicznej numer 35 z dnia dzisiejszego. Ja mam zaszczyt. Komisja Techniczna w składzie Jacek Wojek, przewodniczący, Filip Sąbicz, zastępca przewodniczącego, Piotr Czarniecki, Andrzej Stasiowski i Paweł Kalarek. W dniu dzisiejszym po gonitwie numer 4 Komisja Techniczna zarzuciła jockeyowi Martinowi Surnecowi, dosiadającemu konia Kora, nadużywanie mata. Komisja Techniczna po przysłuchaniu wyżej wymienionego jeźdźca postanowiła się ukarać jockeya Martina Surneca karą pieniężną w wysokości 300 zł za nadużywanie mata do dosiadanego konia. Podstawa prawna, paragraf 64, punkt 6 rozporządzenia ministra lotnictwa i rozwoju wsi dnia 23 sierpnia 2001 roku w sprawie ustalenia regulaminu wyścigów konnych. Nie, bo ona idzie do w terminie 3 dni od dnia doręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem za pośrednictwem Komisji Technicznej. Dziękujemy. Dziękuję, proszę Państwa, wypłaty do 6:00, piątka zwyczajnie 19:50.